W maju rozpoczęła się Goleszowska Liga Szóstek Piłkarskich. Jednym z uczestników goleszowskiego turnieju jest skoczek narciarski Piotr Żyła. Zakończenie rozgrywek zaplanowano na przełom października i listopada. Łącznie na goleszowskim Orliku będzie rywalizowało ponad 130 osób. Goleszowska Liga Szóstek w tym roku składa się z 11 drużyn, z czego my jako klub i gmina się cieszymy, że jest takie duże zainteresowanie tymi rozgrywkami. Orlik jest odnowiony, oświetlenie, lampy. Tytuł zeszłej edycji broni drużyna Szczeszyna CDF. W tym roku mamy dwie gwiazdy. Jest to skoczek Piotrek Żyła i były piłkarz reprezentacji Polski Ireneusz Jeleń. No właśnie, dwie gwiazdy, no to też podnosi rangę chyba tego wydarzenia. No mam nadzieję, że jak ludzie z okolicy się dowiedzą, że na naszym goleszowskim Orliku grają takie gwiazdy, to zwiększy to zainteresowanie. Więcej kibiców się zbierze. No właśnie, że będzie tu więcej kibiców, bo warunki macie dobre. Tak, tak. Staramy się, żeby koło boiska jako zarząd, żeby tu wyglądało jak najlepiej, żeby było to miejsce atrakcyjne, żeby ludzie tu odwiedzali nas chęcią, żeby im się po prostu podobało. No ale właśnie, a jak poziom? Poziom Goleszowskiej Ligi Szóstek co roku stoi na wysokim poziomie. Mecze są zacięte. W zeszłym roku, z tego co dobrze pamiętam, mecz o mistrzostwo rozegrał się w ostatniej kolejce, więc jest walka do ostatniej kolejki po prostu. No to ważne. Ważne, że też jest zainteresowanie, a jak tam młodzi? Czy są chętni, żeby... Wiem, że jest chyba 2 czy 3 drużyny nowe. Widzę, że się składają z młodych chłopaków. Grają też nasi juniorzy z Goleszowa, więc też młodzi się pokazują, więc też to jest fajne z tej strony. Jak najbardziej pozytywne wrażenia z dzisiejszych rozgrywek. Poziom jest naprawdę wysoki i dobry. Tutaj zawodnicy widać, że grali kiedyś lub grają nadal w piłkę, ale głównie chodzi o to, żeby dobrze spędzić czas i faktycznie spędzić go aktywnie, niekoniecznie siedzieć w domu, tylko coś zrobić pozytywnego na świeżym powietrzu.